Tak jak zagłosowaliście na mikroblogu, najwięcej głosów miał odcinek, miał pomysł odcinka o tworzeniu produktu, czego się nauczyłem od user experience designerów. Nie tylko podzielę się informacjami o tym, czego się nauczyłem w aktualnej firmie, gdzie pracuję, raczej też moje własne doświadczenia z tworzeniem własnych produktów, ponieważ oprócz etatu zawsze miałem jakiś projekt poboczny. Przed pracą na etacie prowadziłem również własną działalność, gdzie po prostu zarabiałem na 100% na własnych projektach, bez pracy wolnego strzelca, tylko po prostu monetyzowałem własne projekty i chciałbym zebrać doświadczenia, to co nauczyłem się na etacie oraz to czego nauczyłem się tworząc własne rzeczy i chciałbym to jakoś wam przedstawić. Jeden z tematów tego odcinka będzie m.in. Minimum Viable Product, pojęcie stosowane bardzo bardzo często w kontekście różnych startupów, jak po prostu stosunkowo małym wkładem pracy można stworzyć produkt, który już można w jakimś kierunku rozwijać, testować, jak on działa na rynku, czy już nawet monetyzować. Odcinek, tak jak zawsze, pojawi się w okolicach tego weekendu, w okolicach soboty, niedzieli. No to cześć!